Uwaga, podaję fun fact. Mamy dwie proste, które przecinają się. Kąty utworzone przez te proste są to tak zwane kąty wierzchołkowe. To znaczy, ten kąt i ten kąt mają identyczną miarę. Ten kąt i ten kąt mają identyczną miarę. Widzimy, że kąty skupiają się wokół wierzchołka, dlatego są to kąty wierzchołkowe. No i teraz na rysunku w zadaniu odnajdujemy taki kąt alfa, który odpowiada kątowi 52 stopnie i możemy od razu podać odpowiedź alfa równe 52 stopnie. I już mamy jeden punkt z trzech, bo musimy jeszcze policzyć kąt beta i kąt gamma. O tutaj jest taka fajna informacja o długościach odcinków AC i BC. Skorzystajmy z niej. Ja sobie zaznaczę, że ten odcinek. A co ja tu zaznaczyłem? B. Tu ma być B. O, ten odcinek i ten odcinek mają być sobie równe. Czyli trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. Może zapisać trójkąt ABC. Trójkąt ABC to trójkąt równoramienny. No, jeśli weźmiemy pierwszy lepszy podręcznik do matematyki, no to o trójkątach równoramiennych możemy się dowiedzieć tyle, że kąty przy podstawie takiego trójkąta w tym wypadku w wypadku naszego rysunku, to będzie odcinek AB, więc kąty położone przy tym odcinku są równej miary. Dlatego od razu zapiszemy, że kąt Beta ma identyczną miarę jak kąt alfa, czyli 52 stopnie. No i pozostaje nam do wyznaczenia kąt gamma, który liczymy w taki sposób. Do kąta gamma dodajemy dwa razy po 52 stopnie, czyli dwa pozostałe kąty i otrzymujemy 180 stopni, bo taka jest suma miar kątów w dowolnym trójkącie. Tutaj po wymnożeniu liczb otrzymujemy taki wynik. No i teraz, jak odejmiemy 104 stopnie, to ten trzeci kąt, kąt gamma, będzie mieć miarę równą 76 stopni.